zwierzęta nie przebywają w cyrku z własnej woli. Pracują niewolniczo dla ludzi, którzy zarabiają kosztem cierpienia. Dzikie zwierzęta oderwane od naturalnego środowiska i własnego stada przetrzymuje się w ciasnych klatkach lub przywiązane łańcuchami na niewielkich wybiegach. Podczas sezonu przewożone są z miasta do miasta, co jest dla nich źródłem stresu. Duże koty spędzają nawet 99% swojego czasu, swojego życia w małej klatce, podczas transportu, postoju i w kwaterach zimowych. Jedyne chwile, w których opuszczają klatki, to chwile występu. Wiele zwierząt, na przykład słonie, niedźwiedzie czy tygrysy, chorują psychicznie z braku potrzebnej do normalnego życia przestrzeni. Pojawiają się zachowania stereotypowe, takie jak łatwo do zaobserwowania kiwanie się z nogi na nogę u słoni, apatia, a także chodzenie w kółko w klatce po tych samych ścieżkach. Te zwierzęta są chore psychicznie. Weterynarze na to pozwalają. Gatunki naczelne, które normalnie żyją w grupach społecznych w cyrku, przebywają w izolacji i samotności, co poważnie odbija się na ich zdrowiu psychicznym i fizycznym. Dresura. Jak zachęcić lwa, żeby skakał przez obręcze? Wykonywanie dziwacznych sztuczek nie leży w naturze zwierząt. W zeszłym roku cyrk Arena miał słonia Tembo, który stawał na przednich łapach. Tego nie było w scenariuszu cyrkowym. Możecie Państwo sprawdzić. To wszystko jest do sprawdzenia. Cyrk to iluzja. Poza sezonem. Sezon cyrkowy trwa około 9 miesięcy, ponieważ w okresie zimowym nie organizuje się spektakli. Gdzie pożywają się wtedy zwierzęta? Słonie i tygrysy? Przetrzymuje się je w kwaterach zimowych, które często okazują się być niewiele większymi klatkami od wozów, które cyrkowcy nazywają specjalistycznymi pojazdami. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu określiło nakłanianie dzieci do uczestnictwa w występach cyrków ze zwierzętami jako działalność niepożądaną. Według ministerstwa jest to niezgodne z konwencją praw dziecka, podkreślającą, iż nauka powinna być ukierunkowana na rozwijanie w dziecku poszanowania środowiska naturalnego. Czego uczą się dzieci o tygrysie w cyrku? Patrząc na zamknięte w klatce, kręcące się w kółko na niewielkiej przestrzeni, zestresowane i złamane psychicznie zwierzę, co mogą wywnioskować z widoku niedźwiedzia przebranego w sukienkę i stojącego na przednich łapach? Obserwując cyrkową arenę, nie nauczą się niczego na temat prawdziwej natury zwierząt. Odnoszą mylne poczucie, że warunki, w jakich one przebywają, są dla nich właściwe i naturalne. Jesteśmy tutaj dzisiaj przed cyrkiem Arena, żeby zaprotestować przeciwko wykorzystywaniu zwierząt w cyrkach. Zwierzęta są wykorzystywane z bardzo niskich pobudek, dla rozrywki. To jest niedopuszczalne w XXI wieku. Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Sportu określiło nakłanianie dzieci do uczestnictwa w występach cyrkowych jako działalność niepożądana. Czego o zwierzętach nauczą się dzieci, widząc lwy, tygrysy czy słonie zamknięte w małych klatkach, poruszające się w kółko, wstępujące z nogi na nogę? Czego nauczą się dzieci o zwierzętach, widząc lwy, tygrysy czy słonie zamknięte w cyrkach, oderwane od ich naturalnego środowiska? Dzieci widzą na arenie tresera z batem. Bat nie służy do głaskania, bat służy do bicia. Każdy uważny widz zaobserwuje u zwierząt chorobę psychiczną zwaną stereotypią. Cyrk to nie jest miejsce dla zwierząt. W szkole uczą szacunku dla zwierząt i miłości. Cyrk temu zaprzecza. Najwyższy czas skończyć z tą średniowieczną rozrywką.